Proszę bardzo. Ja chciałam pana redaktora zapytać o dwie rzeczy. Mianowicie jedną, czy kiedykolwiek będzie reaktywowana nasza Polska? Bo bardzo nam brakuje tej publikacji. Obawiam się, że nie, bo pani Adamus już nie żyje, a nie ma chętnych do tego, żeby ją sfinansować. No, sfinansować to by się może sfinansowała sama, ale ktoś musi zacząć. Właśnie, ale tam były te felietony co tygodniowo. No były, tam. Redaktora i bardzo nam tego brakuje. No, to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, jakie pana jest zdanie, panie redaktorze, na temat konwencji o nieprzedawnieniu zbrodni wojennych i zbrodni ludobójstwa, która została uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, Organizacji Narodów Zjednoczonych 19 października 1968 roku z inicjatywy Polski i inicjatorami byli dwaj profesorowie naszego uniwersytetu, profesor Bogdan Miniewicz i profesor Alfons Klawkowski, mój promotor notabene. Tak, tak. I proszę bardzo, pamiętam to nazwisko. I panie redaktorze, rzecz polega na tym, że według wyliczeń pana posła Mularczyka wstępnych, to nam Niemcy są winni 3 biliony dolarów. 3 biliony. I oni... Nie, biliony. Pan Mularczyk sobie nie żałuje. Oni wyszli z założenia, że te roszczenia, które wobec nas mają Żydzi, to pójdą z tego ten 1 bilion, to są roszczenia żydowskie i wobec tego, a my 2 biliony dolarów. Rozumiem, znam ten pogląd i jestem nim przerażony. Z prostego powodu, to akurat nie ma specjalnie nic wspólnego z konwencją o nieprzedawnianiu zbrodni ludobójstwa, bo tu chodzi o roszczenia materialne. Ale tak jak powiedziałem, powtórzę, nie żyjemy w próżni traktatowej. I strona prawna jest taka, że konferencja w Poczdamie, znowu wracam do 1945 roku, przyznała Polsce reparacje wojenne z terenu Niemiec, bo Niemiec nie było, w puli sowieckiej. Polska miała się zaopatrywać, że tak powiem, rekompensaty ze sowieckiej strefy okupacyjnej. A Sowieci, jak to Sowieci, dzielili się z Polską po bratersku, żądając w zamian prawa do wybierania górnośląskiego węgla za darmo. I tam Polska z tych reparacji to nic nie dostawała, bo oni nawet z ziem zachodnich tam wszystko zabierali jako trofejne. Natomiast ten węgiel był wybierany naprawdę. I kiedy Stalin umarł, w 1953 roku, on w marcu umarł, a zaraz potem rząd w Polsce, który już miał dosyć tego, nawet tamten rząd, zaproponował, że Polska się zrzeknie tych reparacji, żeby już i tak z nich nic nie miała, żeby w zamian za obietnicę Sowietów, że nie będą tego węgla wybierali górnośląskiego. I oni na to się zgodzili, z tym, że dopiero w 1956 roku przestali to robić. I teraz w związku z tym stanowisko niemieckie jest następujące. Niemcy wypłaciły reparacje zgodnie z dyspozycjami konferencji w Poczdamie. A jakie były rozliczenia Polski z Sowietami, to Niemców nie obchodzi. To wy się z nimi tutaj teraz bujajcie. Natomiast dlaczego ten pogląd, który pani przedstawiła, że my weźmiemy od Niemców reparacje, a potem ich z tych reparacji oddamy Żydom, jest szalenie niebezpieczny. Dlatego, że my od Niemców prawdopodobnie nic nie uzyskamy. Natomiast Polska w ten sposób uzna zasadność roszczeń żydowskich, na czym Żydom od 30 lat bardzo zależy. I nie wiem, być może, że po cichu już takie uznanie nastąpiło, ale mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. Więc dlatego uważam to stanowisko za niebezpieczne. No, co do reparacji jeszcze, to jak wszystko u nas, to i sprawa reparacji ma swój, że tak powiem, aspekt humorystyczny. Tak, otóż pan Jan Zbigniew Hrabia-Potocki, który się uważa za prezydenta Polski, teraz kandyduje na prezydenta Warszawy, no to trochę dziwne, że prezydent
państwa kandyduje na prezydenta miasta, no ale mniejsza z tym. Otóż on wygrał ponad 800 miliardów dolarów dla Polski reparacji wojennych. Tylko gdzie to zrobił? Przed Europejskim Sądem Arbitrażowym, Sądem Polubownym w Ciechanowie, utworzonym przez Stowarzyszenie Biznesowe w Opinoburze. Ja mówię, że to też ma swój aspekt humorystyczny. Ten. I pan Potocki jak w najzupełniej serii otwierdzi, że teraz sprowadzi z Londynu adwokata i to wyegzekwuje na Niemcach. Ale jeszcze, jeżeli mogę dodać coś. Mianowicie, według procesu norymberskiego z Polski wywieziono, to był dokument, akt oskarżenia przeciwko Alfredowi Rosenbergowi, który został skazany na karę śmierci. I dokumenty świadczą o tym, że z Polski wywieziono 1 418 000 wagonów kolejowych zrabowanego mienia, 427 000 ton wywieziono drogą wodną i 9 000 wagonów kolejowych, maszyn rolniczych i innych, bo Alfred Rosenberg prowadził szczegółową dokumentację i to przedstawił ministrowi Lambersowi w kancelarii Hitlera. To była skierowana notatka z 22 kwietnia 1944 roku. Teraz jeszcze jedno zdanie. Z samego pałacu w Łańcucie wywieziono 400 wagonów kolejowych, z tym, że wagony wtedy były mniejsze, bo mamy pojemność 11 ton. I niezależnie od tego, wszystko, całe jest dokumentacja dotycząca tego, co wywieziono z obozów koncentracyjnych dla Żydów. To znaczy z tych wszystkich Bełżec, Treblinka, to dokładnie prowadzili Niemcy dokumentację. I są takie dokumentacje w archiwum Ministerstwa Sprawiedliwości, bo podejrzewam, że do dnia dzisiejszego tylko nikt do nich nie sięga. I tam jest wyraźnie napisane, co zabrano Żydom i co po prostu, z czego ograbiono. Zresztą Treblinka to naprawdę była makabra, o której teraz nie chcę mówić, bo to jest naprawdę, to zemdleć można. Także tyle, panie redaktorze, nic już więcej nie... Proszę państwa, no nie tak dawno oglądałem taki felieton, czy relację telewizyjną z wizyty ministra Czaputowicza w Berlinie i z konferencji prasowej, jaką on tam miał z niemieckim ministrem spraw zagranicznych, wtedy jeszcze chyba Steinmeierem, Walterem Steinmeierem. Chociaż może już on został prezydentem. Tak, już nie pamiętam. No w każdym razie z ministrem spraw zagranicznych. I minister spraw zagranicznych niemiecki przedstawił to stanowisko niemieckie, które przed chwilą zreferowałem. Natomiast pan minister Czaputowicz oświadczył w obecności tego Niemca i przed kanałami telewizyjnymi, że sprawa reparacji w stosunkach polsko-niemieckich nie istnieje. Kropka. Więc jak minister polski, no to ja pani opowiadam. Tak, więc jeżeli minister rządu polskiego tak mówi, to wie pani, być może, że jest mnóstwo dokumentów i tak dalej, ale tak jak powiedziałem, stanowisko niemieckie jest takie. Co więcej, w roku 2000 ówczesny niemiecki kanclerz Gerhard Schröder powiedział, że w jednym ze swoich przemówień, że okres niemieckiej pokuty dobiegł końca. Więc uzna 100 miliardów marek plus te okręty podwodne dla Izraela i tak dalej, no krótko mówiąc, niezależnie od tego, jakie dokumenty istnieją, dlatego właśnie na winowajce zastępczego wytypowana jest Polska i wobec Polski jest aplikowana pedagogika wstydu, tak, która ma na celu doprowadzenie do tego, żeby nasze społeczeństwo miało takie bliżej niespracowane poczucie winy wobec Żydów. Bo wtedy łatwiej będzie nas utrzymać w ryzach, nawet bez terroru specjalnego, jak będziemy tacy. Proszę bardzo. Pytanie, może głośniej, bo to istotne dosyć pytanie odnośnie mienia, zwrotu mienia i walki o mienie. Otóż dysponuję notatką, która miała nałożoną klauzulę tajności. Ta klauzula została zniesiona 3 lata temu z tej notatki i to jest notatka z pobytu Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego w Nowym Jorku od 8 do 10 marca 2008 roku.
przebywali tam na zaproszenie środowisk żydowskich. I tematem spotkania z środowiskami żydowskimi była kwestia odszkodowań za mienie zagrabione przez komunistów Polakom, w tym obywatelom pochodzenia żydowskiego. I notatka liczy 3 zdania. Króciutka notatka. Mianowicie Donald Tusk obiecał środowiskom żydowskim, że jeszcze w tamtym roku, w 2008 roku, projekt ustawy reprywatyzacyjnej trafi do Sejmu, a na jesień, to znaczy w 2008 roku, będzie podjęta ustawa. I teraz mam takie pytanie do przemyślenia. Dlaczego Donald Tusk oszukał Żydów amerykańskich i dlaczego do Nowego Jorku pojechał dyskutować o tym, co się Polakom należy. Przede wszystkim, bo Polacy najbardziej ucierpieli na tym. Proszę Państwa, no dlatego, że rząd polski jest poddany rozmaitym naciskom, również ze strony żydowskiej, którym niestety ulega. No, przypomnę taką sprawę, która się czkawką odbiła ostatnio, bardzo dla nas nieprzyjemną, mianowicie ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej. Ona została uchwalona w 1998 roku, więc 20 lat temu. I na żądanie strony żydowskiej został do niej wprowadzony artykuł 55 przewidujący penalizację tak zwanego kłamstwa oświęcimskiego. I przez 20 lat nikt nie zauważył, że to zagraża swobodzie badań naukowych, ani tam wolności słowa nie ogranicza. I dopiero kiedy Polska spróbowała użyć tego samego narzędzia dla ochrony własnej reputacji, to się podniósł klangor na cały świat. I Departament Stanu ostrzegł, ustami rzeczniczki Departamentu Stanu ostrzegł Polskę, że jak nie będzie grzeczna, to zagrozi swoim interesom strategicznym. Tak to wygląda. Więc my oczywiście, na szczęście Donald Tusk nie spełnił tych swoich obietnic. A to tego nie wiem, ale to dobrze zrobił, jak nie spełnił, bo gdyby spełnił, to byśmy mieli w tej chwili, tak jak to się mówi, Houston, mamy problem, prawda? Więc ja kiedyś współpracowałem przy projekcie ustawy o restytucji mienia w 1992 roku. Przygotowaliśmy taki projekt, to w gronie takich posłów tam różnych, przygotowaliśmy taki projekt, no i ponieważ ci posłowie nie mieli takiej politycznej siły przebicia w Sejmie, to zaproponowałem, żeby przekazać ten projekt prezydentowi Wałęsie, żeby on wniósł to jako inicjatywę własną, jeszcze pierwszą inicjatywę ustawodawczą prezydenta. No i kolegom posłom się tam to spodobało, poszliśmy do prezydenta Wałęsy i ja mu referowałem, dlaczego powinien to poprzeć. 3 powody mu podałem. Po pierwsze, że to jest ustawa o znaczeniu historycznym, rzeczywiście zmieniająca tutaj ustrój i tak dalej. No to wypada, żeby taki prezydent jak on właśnie to jako pierwszy akt ustawodawczy to wniósł. Drugi powód to był taki, że jeśli ta ustawa wejdzie w życie, to odtworzy się w Polsce gruba warstwa właścicieli. I ci ludzie będą stanowili naturalne zaplecze polityczne ugrupowań antykomunistycznych. Bo będą pamiętali, kto im zabrał, kto im oddał. I po trzecie, że jeśli Lech Wałęsa będzie starał się o reelekcję, to będzie miał bardzo poważny argument, który mi przedstawi. I Lech Wałęsa nam odmówił. Ja nie bardzo wiedziałem dlaczego, no po kilku miesiącach się zorientowałem dlaczego, po prostu miał to surowo zakazane. Drugi taki przypadek, kiedy Akcja Wyborcza Solidarność pracowała nad ustawą reprywatyzacyjną właśnie. No i ja tam przeczytałem ten projekt i uderzyła mnie jedna rzecz, że tam jest paragraf aryjski taki, ja to nazywałem paragrafem aryjskim, taki ostentacyjny, że z roszczeniami może występować osoba, która od 5 lat mieszka na terenie Polski. To wiadomo, o co tu chodziło. Więc poszedłem do pana profesora Bieli, który był tam takim
no, głównym majstrem przy tej ustawie. Ja myślałem, że on jest prawnikiem, okazało się, że on jest psychologiem, no ale nieważne. No i powiedziałem mu, że wiem, o co chodzi tutaj paragraf rejski, tylko po co taka ostentacja? Że ten sam cel, bo mówię, jak z takim paragrafem wystąpicie, to Aleksander Kwaśniewski wam to zawetuje natychmiast. Ten sam cel można osiągnąć w inny sposób, zupełnie nie zwracający niczyjej uwagi. Otóż w 1946 roku był uchwalony taki, wydany właściwie taki dekret prawo spadkowe. On został uchylony w 65 roku przez kodeks cywilny, ale przepisy wprowadzające ten dekret wywołały skutki trwałe. Tych przepisów wprowadzających to nikt nigdy nie czyta tam już, a tam było ciekawe rzecz, że jeżeli z czyjejkolwiek inicjatywy nie zostało wszczęte w jakimś odsunku do jakiegoś majątku postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku do 1 stycznia 1949 roku, to taki spadek jako utracony przypada Skarbowi Państwa. No i ja mówię do tego profesora Bieli, to zamiast paragrafu aryjskiego, to trzeba wprowadzić paragraf taki, że ten ubiegający się o roszczenia musi udowodnić swoje uprawnienia według prawa polskiego. No niby jakiego, prawda? Jasne, że polskiego, ale był właśnie tam, ten koci pazur był tam, więc mówię, ten sam skutek można osiągnąć w ten sposób. No i nawet na piśmie to panu profesorowi Bieli przedstawiłem i ku mojemu zdumieniu okazało się, że uchwalono ustawę z paragrafem aryjskim. Ja dopiero wtedy, to wstyd się przyznać do głupoty, wtedy dopiero zrozumiałem, o co naprawdę chodziło. Że nie chodziło o to, żeby uchwalić jakąś restytucję mienia, tylko żeby zamarkować taki zamiar, ale wszystko zrobić, żeby prezydent Kwaśniewski to zawetował i wtedy to my to dobrześmy chcieli, ale to zły Kwaśniewski nam to storpedował i tak dalej, więc jesteśmy, możemy się pławić w stanie pierwotnej niewinności. Coś takiego było. No i teraz tam... No tak, no, tak, proszę pana, no po co oddawać własność, kiedy można se samemu wziąć? No po co? Także to jest całkiem racjonalne. Znaczy z punktu widzenia interesów państwa i społeczeństwa oczywiście to by trzeba było zrobić, no ale biurokracja by na tym ucierpiała. To ja kiedyś rozmawiałem z takim jednym, nawet porządnym człowiekiem w Gdyni. Ja tam z samorządu tamtejszego. Ja mówię, no dobrze było, żeby te spółki tam komunalne trochę tak jakoś tam odchodzić, żeby ich było mniej. A ten mówi, no ma pan rację, ale czym byśmy wtedy zarządzali? To jest argument, tak. Tam pan z tyłu się zgłaszał, proszę bardzo. Myślę sobie, a z tym samym problemem, jak radzą sobie sąsiedzi? Którzy? No, Czesi, Słowacy, Litwa, Estonia. Niektórzy przeprowadzili reprywatyzację, a niektórzy nie. A niektórzy nie. Przepraszam, nie do. Tak. Jeszcze temat w tyłu, kwestii roszczeń. Proszę pana, no myślę, że są w podobnej sytuacji. Dlatego, że amerykańska ustawa, o której tu wspominałem, dotyczy krajów, które uczestniczyły w konferencji mienie ery Holokaustu w czerwcu 2009 roku w Terezinie koło Pragi. Więc inne państwa też mają ten sam problem, tylko że inne państwa nie mają, że tak powiem, takiej skali jak Polska. Głównym dłużnikiem w rozumieniu środowisk żydowskich jest Polska. Co więcej, nie jest wykluczone, że to się wiąże z jakimiś projektami politycznymi, o których tu nie znamy, które być może są już w fazie realizacji. No podam jeden przykład. Na początku czerwca tego roku odbyła się w Warszawie Międzynarodowa Konferencja Rabinów. Tam było prawie 40 chyba uczestników, którzy się zastanawiali, jak te 300 miliardów tutaj. Przecież nie można tak na chybcika, to za duża suma jest. I rabini, a które rabini doszli do wniosku, że trzeba tutaj położyć nacisk na edukację, na sfinansowanie edukacji. Ale nie edukacji młodych Polaków, młodzieży polskiej, tylko na religijne szkoły żydowskie.
Państwo słyszycie, to znaczy, że liczą się z masowym napływem młodzieży żydowskiej na teren Polski, skoro trzeba dla nich zakładać całą sieć szkół religijnych. No, trzeba wyciągać wnioski z takich wydarzeń. Siekiera jest do pnia przyłożona, tylko jak mówię, nasi dygnitarze tutaj milczą jak zaklęci, bo nie wiedzą, co nam powiedzieć. Nie wiedzą, co nam powiedzieć, a potem już będzie za późno.